namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Kamil Cebulski, założyciel i właściciel uczelni Azbiro. Dzień dobry. No, dzień dobry, dzień dobry. No, jeden z wielu właścicieli, jeden z wielu założycieli, ale tak, tak, ja żem to uczynił. Witamy po półtorarocznej przerwie na łamach kanału Nam Zależy. Taka ciekawostka dla widzów, kiedy ja ostatnio prywatnie rozmawiałem z Kamilem i kiedy cała Polska emocjonowała się zatruciem Odry, to Kamil autentycznie nie miał o tym pojęcia. Kamil, takie pytanie, jak można żyć, będąc tak daleko od bieżących wiadomości? Wiesz co, bo jak się ogląda telewizor, to się ma glisty. Nie, wiesz co, ja nie oglądam ani TVP, ani TVN, YouTube'a nawet już rzadko oglądam, bo tam lewactwo same, nie wiem, jak ty tam się jeszcze uchowałeś, coraz więcej odsłuchuję gdzieś tam na Odyssey, więc no nie docierają do mnie takie informacje. Poza tym, wiesz, no, ty masz swoją bańkę informacyjną, ja mam swoją, tak? Ty robisz w dziennikarstwie i ty się musisz interesować tym, czym się interesuje większość, a większość się interesuje tym, co propaganda gdzieś tam w TVN-ie czy w tej drugiej telewizji wymyśli i musisz w jakiś sposób reagować, no żeby te wiesz, współczynniki, te wyświetlenia ci się zmygały, tak? Ja mam swoje tutaj problemy. Ja ostatnie dni, kiedy ty dzielnie zdobywałeś informacje o martwych rybkach, ja zdobywałem informacje projektując matrycę do prasy, która tam gdzieś coś będzie wyginała, coś tam ścigała. No, czytałem o adhezji ołowiu ze stalą i o wielu, wielu innych fajnych problemach, tak? No ale wiesz, każdy ma swoje problemy. To może połączę ten wątek życia z dala od bieżących wiadomości z przedsiębiorczością, z biznesem. Jak myślisz, czy przedsiębiorca naprawdę może żyć tylko w swojej bańce informacyjnej, tylko wokół tych wiadomości ważnych dla jego branży, a o całej reszcie może zapomnieć, o gospodarce, o tym, co się dzieje w państwie i tak dalej. Oczywiście, nawet powinien, jak się skupimy na robocie, to jesteśmy wyspecjalizowani, wiesz, wtedy możemy przeczytać 100 książek o zarządzaniu, a nie tylko 20, a w międzyczasie, wiesz, czas poświęcić na rybki, tak? Wiesz, rybki w zarządzaniu, w biznesie nigdy nikomu jeszcze nie pomogły, taka wiedza, że trochę martwych rybek, a z tego, co w międzyczasie gdzieś tam doczytałem, to duża szansa, że to naturalne procesy są, tak? No nieważne, ale jak najbardziej nawet powinien i wiesz, to się nazywa outsourcing, tak? Rzeczy księgowe, outsourcuje księgowej, klikanie tam, programowanie programistom outsourcuje, no a walkę o wolność outsourcuje do ludzi tam gdzieś z polityki czy od dziennikarzy takich jak ty, tak? Więc jak najbardziej no, powinniśmy się specjalizować, tak? Ty już dawno temu mówiłeś, że biznes i pieniądze nie są najważniejsze, że nie ma po co tak gonić i tak dalej, i tak dalej. Trochę lat minęło i powiedz, czy nie żałujesz tego, że jednak nie goniłeś, że nie zarobiłeś więcej, że nie jesteś jeszcze wyżej? Ale po co? Bez przesady, wiesz, pieniądze są potrzebne do pewnego momentu, kiedy już, wiesz, masz co jeść, gdzie spać, z kim spać i tak dalej. No to, wiesz, mnie wcale czwarty samochód nie ucieszy. No po co mi czwarty samochód, tak? Czy tam trzeci dom? No nie jest to nikomu do życia potrzebne. No niektórzy idą dalej i nie potrafią się opamiętać, no i potem jak jeden nasz wykładowca się opamiętał, jak dziecko w przedszkolu napisało, zrobiło kartkę tam o jakiejś tam rodzinnej imprezie i nie było taty i to aż nauczycielkę zainteresowało. Gdzie jest tata? Dziecko tam w przedszkolu powiedziało, że w Warszawie, tak? Bo dużo wyjeżdżał do Warszawy. No i to go tak trochę opamiętało. Więc wiesz, są naturalne etapy w życiu i większość ludzi, zwłaszcza młodych, jest głodnych, tak? Głodnych sukcesu, coś tam się dorobić, no ale jak już to masz, to raczej, wiesz, bardziej ci zależy na jakichś wyższych wartościach, a nie tylko to ROI, wiesz, zarabianie i tak dalej. To są takie sprawy, które szybko mijają. A propos tego, na czym komu zależy, powiedz, czy w twoim przypadku nie było trochę tak, że 5 czy 10 lat temu byłeś jednak trochę większym bojownikiem w kontekście tego, co dzieje się w Polsce, na przykład w kwestii wolności gospodarczej i tak dalej, a ostatnio zaszyłeś się właśnie w tym swoim świecie i nie wychylasz nosa. Czy,
Czy mam rację? Wiesz co, nie powiedziałbym. Mógłbym nawet powiedzieć, że jestem większym i coraz bardziej jestem większym, tylko się po prostu rola zmienia, tak? No jednak 5-10 lat to jest już, wiesz, to jest kupę czasu, a nawet bardziej 20 mi się wydaje, bo ja największe zasięgi miałem tam 20 lat temu, kiedy bloga pisałem, niektóre wpisy po 2-3 miliony odsłon miały, tak? Gdzie się dziennikarstwem śledczym interesowałem i tak dalej, no bo miałem więcej czasu, tak? I wiesz, taka jest naturalna rola. No, młodzi ludzie są bardziej tacy obrotni, bardziej głodni, tak? Bardziej chcą walczyć na pierwszej linii frontu. No ale potem z czasem raz, że zrobiłem coś, co ma ręce i nogi, to nawet dwa razy i teraz trzeba uczyć te małe stworzonka polować w świecie i sobie radzić. To jest fascynujące. To jest najlepsze pytanie, kiedy córka przychodzi i się pyta, tato, a co to jest? I ty wiesz, tłumaczysz od 10 przez najbliższe 10 godzin macie lekcje domowe, tak? I tak dalej. Więc to teraz trochę czasu zajmuje, ale dwa, wiesz, zmienia się ułożenie, tak? Wtedy byłem takim bardziej pionkiem, który gdzieś tam na szachownicy jest z przodu i walczy, a teraz jestem no trochę taką figurą, trochę bardziej w tle. No jakby nie patrzeć, uczelnia, którą stworzyłem, no jest największą organizacją wolnościową w Polsce. Nie sądzę, że jest jakaś większa. A może trochę nawijasz nam teraz makaron na uszy i po prostu zwątpiłeś w sens walki w Polsce o cokolwiek, bo i tak będzie tylko gorzej. To znaczy inaczej. I tak wiem, że będzie tylko gorzej, tak? Tylko pytanie, czy może być gorzej bardzo szybko, czy może być gorzej powoli? To jest ta walka, którą toczymy. Wiesz, wielu ludzi tutaj mówi, że ta wolnościowa część społeczeństwa dojdzie do władzy i będzie trochę reform, wilczka, nie wilczka, jak będzie jakiś potężny kryzys. No ja raczej mówię, że jak będzie potężny kryzys, to tak jak w Grecji kilka lat temu komuchy dojdą do władzy. Niestety uważam, że partia Razem prędzej będzie miała większość niż nasza Konfederacja, więc no, pytanie jest tylko, czy uda nam się to spowolnić, tak? Mhm. A powiedz, gdybyś jednak wrócił do aktywności w tej walce o lepszą gospodarkę w Polsce, czy lepszy biznes w Polsce, to o co najchętniej byś zawalczył? Okay. Taki jeden konkretny punkt. Co byś zmienił teraz? Zaraz ci odpowiem co, ale z góry nasuwasz to, że się nie walczy. Nie, walczy się na innym terytorium. Czy wiesz, kolejny 136. mądra głowa na Facebooku, która publikuje 3 razy dziennie i nagrywa wideo i publikuje, czy jest w Polsce potrzebna? Raczej nie sądzę. Jest cała masa młodszych ludzi, niekoniecznie młodszych, ale bardziej dopasowanych do społeczeństwa, robiąca zasięgi i 174. sorry, to no, i wy robicie dobrą robotę, tak? Ale ludzi, którzy potrafią budować takie organizacje jak chociażby uczelnia, tak? Gdzie mamy no, prawie 1000 studentów mamy, tak? Co roku. To jest potężna promocja wolności. To są setki tysięcy już co roku wydawane na różne akcje i tak dalej, i tak dalej. Więc Nie powiedziałbym, że nie walczę. Walczę i to pewnie jestem dużo bardziej skuteczniejszy niż wcześniej. Tak, trochę innymi metodami, ale to dlatego, że no nikt inny nie stworzył uczelni, tak? Nikt inny nie chce, nie ma ambicji stworzyć fabryki broni, amunicji i tak dalej, a ja nad tym teraz powoli pracuję. Więc no, tam, gdzie jest tłok, to niekoniecznie trzeba się pchać, ale tam, gdzie no, masz rzeczy, to, żeby przeskoczyć pewne bariery, bo trzeba kapitał, trzeba wiedzę, trzeba mieć zaufanie wśród ludzi, no to tam trzeba iść naturalnie i każdemu tego życzę. Natomiast pytałeś się o zmiany, no to ja od lat taką drobną rzecz, jakbym miał walczyć, wiesz, o miałbym tworzyć partię jednego postulatu, tak? Jak Kukiz zrobił te Jowy.
to ja bym zrobił zaoranie KRS-u, tak? Czyli tego, no, rejestru sądowego, tak? Bo to, co mamy, to jest po prostu wstyd, to trzeba zaorać, zniszczyć, zbudować od nowa i jakbym miał jedną rzecz do wyboru, to chętnie, jak na nasze chłopaki tam z Konfederacji się gdzieś tam, wiesz, powygrywają i tak dalej i powiedzą rządowi, że jedną, zagłosujemy za waszą ustawą, ale poprzyjcie jedną rzecz, to ja będę lobbował tak, żeby mi oddali tworzenie nowego KRS-u i gwarantuję ci, że to będzie chodziło tak, prześlicznie to będzie chodziło. No ale powiem ci, że KRS-em, czy tymi postulatami wokół KRS-u, to tłumów nie porwiesz. Ja tutaj się spodziewałem, nie wiem, 500+ do likwidacji, coś tam z ZUS-em, zapaść demograficzna, tymi z KRS-em, kogo KRS obchodzi? No widzisz, bo to tobie zależy na zasięgach i na odsłonach, tak, bo z tego masz hajsa, a mi zależy na tym, żeby sobie ułatwić życie, wiesz. 500+ nie pobieram, tak, ZUS-u nie płacę, no biurokracja mnie trochę dotyczy, ale też tak, no, nie bardzo. Bardzo, znaczy dotyczy, ale nie boli, bo to się outsourcuje na różnych prezesów, rektorów, kanclerzy i księgowe, tak? Które co prawda, jak jest większa biurokracja, to większą fakturę mi wystawiają, ale to tak boli, wiesz, tak boli wirtualnie, bo nawet nie ja opłacam tą fakturę, nie? Natomiast to, co mnie na bieżąco boli, to KRS, no bo ja jak się jest gdzieś tam członkiem jakichś zarządów, rad nadzorczych w nastu czy trzydziesiątkach różnych organizacji, to w zasadzie co miesiąc trzeba tam jakieś zaświadczenie, jakiś papier, jakiś wniosek. I to po prostu tak denerwuje, że naprawdę wstyd, żeby, wiesz, kraj, który gdzieś tam aspiruje do czegokolwiek, nie mógł zmienić prezesa w szybciej niż pół roku w jakiejś spółce. I to jest po prostu śmiech prowadzić takie coś. Więc to mnie dotyczy, więc o to walczę, ale wiesz, ja jestem jak najbardziej za zlikwidowanie 500+ i tak dalej, ale walkę o to outsourcuję politykom i dziennikarzom. A z nieco innej beczki, jak myślisz, czy przez te 10, 15, 20 lat, odkąd ty obracasz się już tak na dobre w środowisku biznesowym, coś zmieniło się w kwestii rad dla młodych przedsiębiorców? Czy dzisiaj rady dla takich osób są inne niż kiedyś? Czy ja wiem? Chyba nie, bo inaczej. Świat jest zawsze taki sam, tak? Sukces w biznesie nie zależy od tego, czy tam jest dużo więcej biurokracji, czy nie i tak dalej, bo my na dobrą sprawę walczymy zawsze między sobą, tak? Czyli my walczymy z innymi ludźmi w społeczeństwie i o ile przepisy się tyczą wszystkich, no to każdy zawsze ma taką samą szansę. Być po prostu o 5% lepszy od tego przeciętnego Polaka, czyli więcej pracować, wydajniej pracować i tak dalej i robić to przez dłuższy czas i wtedy wygramy. Co prawda, wiesz, no za komunistycznych czasów, no to też była te 5% koników, które gdzieś tam tych prywaciarzy i tak dalej, którzy tam rąbankę może nawet na nielegalu robili i sobie bardzo dobrze radzili. Tylko wtedy, no, te przepisy i ta sytuacja, ten system wpływa na to, że nagroda za bycie tym super wydajnym jest mniejsza, tak? No bo jak ktoś tam prywaciarzem był, no to Porsche nie jeździł, tak? Ale być może miał starego Fiacika, więc na to wpływa. A my konkurujemy między sobą, tak? I o ile w takich bardziej wolnych krajach, typu Wielka Brytania, ludzie się, powiedzmy, w miesiącu to tak przez cały miesiąc zastanawiają się, jak wydajniej pracować, tak w Polsce, no, przez 3 tygodnie się zastanawiają, jak wydajniej pracować, a przez tydzień się zastanawiają, jak omijać podatki i przepisy, tak, więc no, tym przegrywamy konkurencję z Zachodem, no, ale dzięki temu, jak z Zachodu ktoś przyjedzie, to przegrywa konkurencję z nami, bo oni się totalnie na przepisach nie znają i na prawie. Mhm. To może połączę wątek właśnie tych rad dla młodych ludzi i trochę tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli co generalnie dzieje się w kraju. Powiedz, czy dotarły do ciebie informacje, że w ostatnich latach mamy w Polsce coraz więcej takiej bardziej lewicowo-gospodarczej młodzieży? Bo kiedyś chyba tego nie było. Albo było dużo mniej. No, to jest zauważalne, ale to jest efekt, no, mieszkania w blokach w dużych miastach, tak? I no, wiadomo, że na charakter człowieka, no, raz wpływa DNA, raczej w większej części niż w mniejszej, no, ale ta mniejsza też ma wpływ i to są elementy środowiskowe, tak? I no, właśnie środowisko wielkiego miasta, mieszkanie w kubiku, w takiej klatce zwanej blokiem, nawet apartamentem możemy to nazwać, jak chcemy być, wiesz, takim dentystą,
który dumnie swoją przychodnię czy tam praktykę nazywa klinika dentystyczna, nie jeden fotel, a cała klinika, to tak samo możemy sobie nazywać te klateczki w wielkich blokach mieszkaniami czy apartamentami, ale takie po prostu środowisko, gdzie dziecko w wolnym czasie nie może wyjść na dwór, dotknąć spawarki, szlifierki, zbudować czegoś, wiesz, mieć za coś odpowiedzialność, to tylko siedzi i gra na komputerze, a mama wszystko podstawia z tatą, no to takie środowisko raczej tworzy no taką młodzież, tak? Więc to są naturalne procesy i raczej radzę się zastanowić każdemu, kto prawemu człowiekowi, który no nie do końca chce, żeby dzieciaki na lewaków wyrosły, no żeby się wyprowadził z tych kubików, bo to tak słabo dla dzieci. Oj, Kamil, no tak właśnie czekałem, w której minucie wywiadu padnie kontrowersyjna teza, no przecież... Jaka kontrowersyjna, wiesz, mój drogi? Przecież to jest prawda, no jak mieszkasz w dużym blokach mieście, wielkiej płyty, czy generalnie w blokach mieszka z tego, co pamiętam, z 10 czy 12 milionów Polaków, no to jest daleko idące uproszczenie, to co powiedziałeś. No nie, no to są badania socjologiczne, polecam ci lekturę nie Sekrety amerykańskich milionerów, tylko Przestań zgrywać milionera. Jest taka książka, druga część, bardzo fajnego profesora, Który badał statystycznie tysiące ludzi, nawet mógłbym powiedzieć, że setki tysięcy, właśnie co oni robią, że mają te pieniądze. I on tam dowiódł, że najlepszym przepisem na zostanie milionerem to jest pochodzenie z małego miasteczka po to, żeby tam w tym miasteczku się nic nie działo. W sensie on odkrył to, że ludzie zostają milionerami z nudów, po prostu się nudzą. Jeżeli dziecko będzie miało a to kręgielnie, a to, a to tamto, a to taki koncert, jeden, drugi, piąty, szósty, no to nie rozwinie kreatywności i tak dalej. I dzieci właśnie z takich miasteczek, ze wsi i tak dalej dużo lepiej radzą sobie raz z generowaniem, a dwa z trzymaniem majątku. Więc to są wiesz, sprawy ogólnie dostępne, nawet sobie spójrz na wyniki wyborów. Jakie są, no to przecież każde wielkie miasto to jest lewactwo, tak? A jeżeli chodzi o wolność, no to raczej to jest na uboczach. No okej, ale to już inaczej brzmi niż powiedzenie, że generalnie chodzi o mieszkanie w bloku. No chodzi o mieszkanie w bloku. W miastach też mamy domy. No ale w miastach też mamy domy. A zresztą na przykład w Stanach w dużej mierze bardziej mieszka się jednak w domach. Inny jest ten typ zabudowy, a też lewicowa młodzież tam. A nieprawda, bo to się wszystko zmienia. I jak czytałem ostatni gdzieś tam raport, to ilość pozwoleń na domy jednorodzinne bardzo spada, a bardzo rośnie ilość pozwoleń na apartamentowce. Tak? Więc oni też tam sobie już nie mogą pozwolić na taki tryb życia, więc tam się wszystko zmienia. I tam też jest ten rozkład, że na prowincji to ci republikanie, a w tych wielkich miastach to lewactwo całe, tak? Więc gęstość zaludnienia i tak dalej. To się zgadza, to widać, zdaje się, na przykładzie, bardzo dobrze to widać na przykładzie Teksasu. Być może tak, więc duże miasta są okej, tak? Po studiach można wyjechać sobie do dużego miasta, czy nawet na studia, poobserwować te dziwaczne zachowania i się być może dorobić, tak? Ale wiesz, no mamy coś takiego jak work-life balance, tak? Gdzie ludzie przeważnie myślą, że to jest praca do 16, a potem za samozadowolenie. Nie, to jest jak mamy 20 lat, to zapieprzamy. Idziemy do dużego miasta, zapieprzamy, bierzemy dwa etaty, trzy nadgodziny, gdzieś tam awansujemy, zapieprzamy, strasznie długo, a po to, żeby mieć 30 lat i być może wrócić w rodzinne rejony albo postawić sobie gdzieś dom w lesie, żeby zrobić potomstwo i wychowywać je 10-20 lat i potem znowu je do dużego miasta na zarobienie pieniędzy, wiesz, pociągnąć, tak? Mhm. A powiedz, czy jest sens dzisiaj młodemu człowiekowi, młodemu Polakowi doradzać, żeby został w Polsce i rozwijał działalność gospodarczą, a nie na przykład wyjechał do Wielkiej Brytanii, no bo tam, już zresztą sam wspomniałeś w tej rozmowie, jednak pod tym kątem jest lepiej. Trochę miałeś do czynienia w przeszłości z Wielką Brytanią i tak wtedy, jak i teraz, no na przykład ten kraj pokonuje Polskę w tych aspektach. No, w jednych pokonuje, ale w ilości gwałtów na jedną dziewczynkę to chyba nas prześciga, tak? A ostatnio kolega powiedział, że u niego, on mieszka w bezpiecznej dzielnicy, bo już 3 lata nie miał włamania.
Więc wiesz, standardy są różne. Słuchaj, świat jest pełen najróżniejszych krajów, najróżniejszych miejsc. Mamy Francję, gdzie z przedsiębiorczością to tak raczej słabo. Mamy Anglię, gdzie z przedsiębiorczością fajnie, tylko tak trochę nie do mieszkania. Wiesz, każdy sobie dokonuje swojego wyboru. W efekcie i tak walczymy z nami samymi. To znaczy, żeby być o te 5% wydajniejsi od konkurencji. Zmienia się tylko, wiesz, dyscyplina. W Anglii się cały miesiąc myśli, jak pokonać przeciwnika na rynku, a u nas jeszcze trzeba o biurokracji myśleć i tak dalej. Więc zmienia się tylko dyscyplina, w której konkurujemy, ale czy zwyciężymy, no to i tak mamy bardzo podobne szanse. Zresztą to jest, zauważ, że w takich krajach, gdzie jest bardzo niebezpiecznie, to ludzie inwestują bardzo dużo pieniędzy w ochronę, tak? W sensie mur budują, no w Stanach do tej pory są osiedla, które po prostu nie mają ogrodzeń. No po co sobie w ogóle tam ludzie nie wyobrażają, po co budować ogrodzenia? Teraz bardzo szybko budują te ogrodzenia. Ale to kosztuje. No, postawić ogrodzenie to jest dosyć duża część inwestycji w coś, w dom. I podobnie jest w większym systemie. Jeżeli jest system niebezpieczny, państwo takie trochę opresyjne i tam się dopieprzy o każdą złotówkę, no to my musimy wydawać pieniądze po pierwsze na ochronę, a dwa, zastanowimy się, czy zostać w kraju i mam jakieś pieniądze i je zainwestować i w Polsce zarobić 4, tak? No bo Polska jest takim, jeszcze musimy poprawiać tutaj wydajność pracy i tak dalej, więc jest miejsce, żeby zarabiać. Tylko pytanie, czy lepiej zarobić w Polsce 4, czy wziąć trochę oszczędności i zarobić w takiej Francji, Niemczech, na Malcie, gdziekolwiek 2? No bo tam jest trudniej, bo to nie nasze środowisko, no to tam musi być troszeczkę trudniej. I pytanie, czy zarobić 4 u nas, czy 2 tam? No i jak człowiek sobie pomyśli, że ta Polska taka jest okej, taka bezpieczna, niebezpieczna, że może dla niego zarobienie 2, ale w innym systemie jest dużo bardziej warte ze względów chociażby bezpieczeństwa, że jak się coś spieprzy w jednym miejscu, to się nie przenieś na to drugie. Ja też w Polsce jakoś tak specjalnie majątku nie mam, tak? Ja często mówię, że tam złoto zakopałem 12 kroków na północ od starego dębu, tylko wiesz, nie mówię nikomu, gdzie jest ten dąb i w jakim kraju, no bo to też trzeba wziąć pod uwagę. I to jest przykre, bo system powinien być tak zbudowany, że wiesz, jak jest opresyjny, to młodzi ludzie i tak są głodni. Oni i tak są głodni, i tak chcą do czegoś dojść, chcą sobie zbudować ten dom, środowisko, gniazdo, samice sobie przyciągnąć i tak dalej. Oni będą pracować. Jak jesteś biedny, to będziesz zapieprzał, bo musisz po prostu jeść i tam spełniać swoje te podstawowe potrzeby. Ale jak już jesteś trochę wyżej, jak już coś tam osiągnąłeś i w zasadzie nie musisz pracować. Nie musisz, znaczy chcesz, no bo to jednak uzależnia osiąganie i tak dalej, tak? Ty pewnie jesteś uzależniony od tych lajków, cyferek. Ja się zdziwiłem, że mi nie powiedziałeś, że ostatni wywiad miał odsłon, tylko powiedziałeś, że 1,5 roku temu, nie? To wiesz, jak system dobrze dba o takich ludzi, którzy już raz coś udowodnili, że się odbili od dna i teraz pytanie, czy pójdą dalej, no to jak system dba o takich ludzi, że oni nie będą chcieli dzielić swojej aktywności na 2 różne kraje ze względów bezpieczeństwa, to wtedy kraj się rozwija. No a niestety w takim systemie nie żyjemy, więc zapraszam wolontariuszy do Zambii. A powiedz, jak to wygląda u was na Zbiro? Tak kolokwialnie powiem, czy ten materiał, czyli studenci, którzy pojawiają się teraz w ostatnich latach, są tacy sami jak 10 lat temu, lepsi, gorsi? Chyba są tacy sami, wiesz, do nas inaczej. No, jak sobie wyobrazisz uczelnię i studenta w tej uczelni, no to masz pewien obraz. To sobie wyobraź, że u nas chyba 70% studentów prowadzi jakąkolwiek już zarejestrowaną działalność gospodarczą, a reszta to pewnie jeszcze robi na lewo, bo nie ma jakichś tam obrotów dużych, nie? Więc no to jest pewne środowisko, do nas zawsze tacy ludzie trafiali, zawsze będą trafiać i ja tak trochę z zazdrością patrzę na tych młodych ludzi, bo ja wcale nie mam zdania o młodych ludziach, że są leniwi, nie chcą pracować i tak dalej, wręcz odwrotnie, ale być może to jest też ta kolejna bańka informacyjna, w której ja żyję, no bo ja na co dzień z takimi osobami przebywam, więc być może cała ta śmietanka do nas na studia przyszła, więc ja na przykład zazdroszczę, jak się niektórym chce pracować. A powiedz, bo już trochę te uczelnie prowadzicie, czy monitorujecie jakość, czy po latach później są z tego sukcesy?
Są. Tak na oko to mówisz, czy rzeczywiście jakoś to badacie? Wiesz co, no badamy, bo musimy tam jakieś badania dawać do ministerstwa i pokazywać, śledzić, więc są cyferki, ankiety i tak dalej, ale to wiesz, wystarczy przyjść i porozmawiać z chłopakami, ile to oni wnieśli. Albo na przykład możesz do mnie na kanał na YouTubie przejść, tam jest 700 wywiadów z naszymi studentami, prawie 700 chyba. Nasi studenci, wykładowcy, no to są wszystko ludzie z Azbiro, ci, z którymi tam gdzieś rozmawiam i to są świadectwa, Gdzie ci człowiek po prostu wychodzi i mówi. Na przykład, nie wiem, ja pamiętam, jak Robert Jarczyński 2 lata temu chyba na rozdaniu dyplomów powiedział, że on po 3 zajęciach już był jakieś 600 czy 800 tysięcy do przodu, tak? Bo gdzieś tam w jakimś przepisie mu go uświadomili, że istnieje coś takiego i tak dalej. I projekt tam remontu kamienicy, jaki miał, no to wrócił, kazał projektantowi pozmieniać kilka wskazówek. I nagle tam chyba z 3 mieszkań, które miał zaprojektowane nowe mieszkania, no to mu się zrobiły 4 czy 5. No i 2 mieszkania do przodu tylko dlatego, że ktoś mu zwrócił uwagę. I wiesz, takich drobnych historii jest mnóstwo, naprawdę. Jest przemnóstwo, ale co, ja mam ci to wymieniać co chwilę? Wystarczy przyjść posłuchać, wiesz. No nawet teraz rektorem uczelni jest Ela Marciniak, która, wiesz, przechodziła wszystko, bo ona importowała rodzynki tam w latach 90. No to wiesz, no to w bloku to robiła. Znaczy, wiesz, przychodziły rodzynki do piwnicy i tam gdzieś przyrobiła. No potem firmę rozwinęła, połączyła się z innymi takimi chłopakami, w sumie ich było 5. Potem weszła na giełdę, zeszła z giełdy, sprzedała do wielkiego funduszu firmę. Potem się spieniężyła w ogóle całkiem teraz, jakoś na dniach. No bakalant, no to jednak jest w kawał firmy. Można by powiedzieć sukcesu też, może niekoniecznie naszego, ale wiesz, no mamy całą masę takich ludzi. No znasz, byłeś, widziałeś. Wiem, że zadam ci teraz bardzo oklepane pytanie, ale powiem ci, że nie pamiętam, żebyś ty na nie odpowiadał. Co dzisiejszy Kamil Cebulski doradziłby w kwestii biznesu 20-letniemu Kamilowi Cebulskiemu? Pewnie nic bym jakoś specjalnie nie doradzał, no bo wiesz... No, lepsze jest wrogiem dobrego i ja jestem bardzo zadowolony z tego, gdzie jestem, w którym miejscu. Azbiro idzie jak, oj, strasznie idzie. I wiesz, może by coś tam się popsuło, nie? Tak, jest ta historyjka, że ten motyl jak się zmaga z tym kokonem, żeby opuścić ten kokon, to on tam w międzyczasie, naprężając te mięśnie, pompuje jakieś tam różne substancje, które potem zastygają i ma piękne skrzydła, nie? No a jak się mu pomoże i się ten kokon rozerwie, wiesz, za niego, no to nie polata, bo te skrzydła będzie miał takie kalekie, więc raczej, wiesz, nie lubię takich wróżyć, wiesz, co można byłoby zrobić inaczej, bo nawet te błędy, które się zrobiło, to one gdzieś prowadzą w bardzo dobrym kierunku. Więc nie wiem, co poradzić. To może jest coś, co byś odradził 20-letniemu Kamilowi Cebulskiemu? Też nie sądzę. Okej, to ja na sam koniec zapytam jeszcze, bo ciągle o tym pamiętam, że padła kiedyś taka obietnica. Jak tam się mają sprawy tego pomnika Misesa przed siedzibą uczelni Azbiro? Jak się w ogóle ma sprawa siedziby uczelni Azbiro? Siedzib mamy kilka. Siedzib mamy kilka, bo studia licencjackie robimy w Łodzi, całą resztę MBA-ów i masę innych kursów robimy w Warszawie, a i w innych miastach też ogarniamy. Tylko te wszystkie siedziby to są takie, wiesz, takie wynajmowane, biura i tak dalej. Ale wiesz, powoli już decyzja padła, że będziemy gdzieś tam inwestować w nieruchomości. I teraz wszyscy, co mnie znają, się śmieją, tak, że tak, gdzieś, powiedzmy, o ile wcześniej warunkiem rozwoju było co innego, tak dzisiaj ta baza lokalowa i jakiś właśnie kampus, taki stały, niekoniecznie, wiesz, w wynajmowanych salach, to jest to, czego nam do wzrostu brakuje, więc być może kwestia siedziby się zamknie w ciągu roku dwóch. I na swoim, to my możemy sobie pomnik stawiać, a nie tylko przynosić banerki z Misesem, nie?
Więc powoli, spokojnie, wiesz, jak powoli jesz, to dalej dojdzie. Zresztą i tak to uczelniano to już ponad 15 lat działa, tak, więc i tak. A tak w temacie siedziby, w temacie Warszawy wcześniej wspomnianej, powiedz, bo my teraz z kolei mamy już siedzibę w Warszawie, mamy studio, będą programy na żywo z telefonami widzów, z czatem, powiedz, czy przyjmiesz. No teraz mamy wywiad, więc może nie prędko, ale gdzieś tam za miesiąc, dwa, trzy zaproszenie do takiego wieczornego programu na żywo. A to lewactwo, o której mówiłeś, że jest coraz więcej, to też będzie dzwonić? Ja nie mam pojęcia, każdy może zadzwonić. Pewnie, Wojtku, wiesz, w Warszawie jestem bardzo często, więc dajesz znać. A gdzie tata? W Warszawie. Nie aż tak. Bardzo często w Warszawie. No to mnie złapałeś. Nie, dziękuję za rozmowę. W Warszawie mamy zjazdy i po prostu czasami trzeba iść coś tam. Czasami bardzo często. Dziękuję za rozmowę. Tam. Ale wiesz, bywa. Dziękuję ja, Wojtku, przez te półtorej roku, że się odezwałeś i miło mi było, wszystkiego dobrego i życzę wolności, dalszych sukcesów, a jak wpadniesz do nas, no to piwko będzie na ciebie czekało. To jadę. Wszystkiego dobrego.